kulturach wschodu ośrodki energetyczne przedstawiane są w postaci kwiatu lotosu. Czakry, bo o nich mowa, to koliste, wirujące okręgi subtelnej energii. Mają one ogromny wpływ na nasze zdrowie fizyczne, mentalne oraz emocjonalne. Te 7 najważniejszych ośrodków energetycznych znajduje się w różnych miejscach wzdłuż kręgosłupa. Są one czymś w rodzaju potężnych akumulatorów lub centrów energetycznych. Czakry pobudzają, łączą i pielęgnują ciało fizyczne oraz ciała subtelne. Każda z nich jest powiązana z określonym układem ciała i jego narządami. Czakra podstawy wpływa na jelito grube i jelito proste. Czakra sakralna wpływa na nerki, pęcherz moczowy i układ rozrodczy. Czakra splotu słonecznego wpływa na wątrobę, woreczek żółciowy, żołądek, śledzionę i jelito cienkie. Czakra serca wpływa na serce i na ręce. Czakra gardła wpływa na gardło i na płuca. Czakra trzeciego oka wpływa na mózg, a czakra korony odgrywa ważną rolę w pielęgnowaniu całego naszego jestestwa. Istnieje silna i bezpośrednia zależność pomiędzy stanem każdej z czakr a zdrowiem powiązanych z nią narządów. Poszczególne ośrodki energetyczne mogą być otwarte, zamknięte lub zablokowane. Mogą również być zrównoważone albo niezrównoważone. Każda zmiana mająca przywrócić czakry do stanu harmonii wywiera wpływ na ciało fizyczne.